kiss. Trochę niedźwiedzia przysługa Rolling Stonesów dla Prince'a. Niedobrze się to skończyło dla niego w 1981 roku. Andrzej Piaseczny w studiu. Dzień dobry. Nie wiem, czy mam komentować Prince'a. Nie wiem, jak chcesz. No, zmieciono go ze sceny wtedy. Nie spodobał się ubiór Prince'a, jak kiedy poprzedzał Stonesów jakiś koncert. Prince nie był gwiazdą wtedy jeszcze. Powiem ci tak, że byłem w Londynie lata temu na koncercie Prince'a i był to jeden z najlepszych koncertów, jakich w życiu widziałem. Naprawdę absolutnie geniusz, malutki. Szkoda, że odszedł, wszyscy odejdziemy, więc no niestety taka jest kolej rzeczy. Ale fajnie, że zostały po nim takie numery i wiele, wiele jeszcze tych mniej znanych, których w radio gra się, nie gra się tak często. On się tak zraził wtedy, że już więcej nigdy nie zagrał, mimo że nie był jeszcze gwiazdą, ale nie zagrał nigdy supportu. Pamiętasz jakiś support swój? W ogóle grywałeś? Słuchaj, artyści mają, wiesz, że mają, bywa, że mają duże ego i bardzo wrażliwe ego tak naprawdę, więc nie dziwię się, że to mogło zostawić taki ślad w nim. Czy ja grałem supporty jakieś? Pewnie tak, jeszcze z Mafią i później być może. Natomiast szczerze mówiąc, chociaż kilka takich propozycji dostałem grania przed gwiazdami formatu światowego, raczej tego unikam, ale nie dlatego, żebym... Bał się konfrontacji? Bał się, nie. No, ale dobre pytanie. Oczywiście, że bałbym się, bo jestem rozsądnym, albo staram się być rozsądnym człowiekiem. No ale wszyscy wiedzą, że kiedy wchodzi się na scenę przed gwiazdą formatu światowego, to dostaje się zero świateł, połowę mocy dźwięku i tak dalej, więc lepiej grać swoje koncerty już. No i będziesz miał okazję. To znaczy, masz okazję. 25 lat na scenie, ale Andrzeju, pretekstem do naszego spotkania jest nowa płyta. Oglądamy ją właściwie wspólnie w tej chwili z ogromnym zaciekawieniem. Pierwszy raz dostałem do ręki. Tak, bo to jest rzecz świeża. Zaczniemy od okładki. Chcesz zapytać, dlaczego mnie na niej nie ma? Tak. No bo ja już, wiesz, po tych 25 latach mam wrażenie, że gdzieś tam pozostaje po pierwsze w świadomości ludzkiej jako twarz, a po drugie ja wcale nie lubię się sobie przyglądać. A poza tym treść tej płyty jest na tyle dla mnie ważna, osobista, opowiadająca o moim życiu, uśmiechniętym bardzo ostatnio, że pomyślałem sobie, że ten zabieg marketingowy, jakim jest pokazywanie się na okładce, wcale nie jest tutaj konieczny. Oczywiście wiem, pozostaje w przestrzeni muzyce pop, więc pewnie są billboardy, nawet nie wiem, czy są, szczerze mówiąc, ale kiedy gdzieś tam do Empiku, czy w innych miejscach, gdzie będzie można ją kupić, pójdę, to na pewno też ta moja twarz będzie gdzieś tam wyglądać z materiałów promocyjnych, ale sama płyta? Nie, chciałbym wierzyć, że to jest popowe, ale jednak dzieło sztuki. I jako takie, ponieważ to jest płyta w starym stylu i mam nadzieję, że państwo będziecie jej chcieli słuchać od deski do deski, to moja twarz niech tam objawia się tylko poprzez dźwięk na tej płycie, a nie wygląd. Andrzeju, rozmawialiśmy w tym studiu kilka miesięcy temu, to jeszcze było grubo przed tym wydaniem, to była piosenka My, o mnie, o tobie, o nas. I wtedy padło nazwisko Ani Dąbrowskiej w oczywisty sposób, ale tak nie zdradzałeś jeszcze wtedy, jak to wszystko będzie i tak dalej. Ania, wszystkie piosenki, kompozycje, ty wszystkie teksty. Tak. Taki tandem stworzyliście na tej płycie. To jest kolejna taka rzecz w mojej drodze, która w ten sposób wygląda, bo przecież wiele, wiele lat temu, ale też trzeba o tym głośno powiedzieć, no, kiedy z Robertem Chojnackim zyskałem bardzo dużą popularność, to on skomponował całą tę płytę, później Seweryn. Seweryn Krajewski. Bardzo duże nazwisko i to zresztą no, jakby wpisuje się w tę moją myśl o tym, że taka płyta, którą się współstworzy z kimś, no, jest właśnie całością jakąś, że to nie są przypadkowe piosenki, że słuchając jej, mam nadzieję, że państwo w moim wieku i może troszkę starsi, oprą się temu, żeby przerzucać piosenki, słuchając jedynie po 30 sekund i szukając tylko hitów, tak? Albo tych rozpoznawalnych piosenek. Myślę, że każdemu artyście życzyłbym, no właśnie, płyt w starym stylu, czyli takich, które się, nie wiem, powoli rozkręcają może, albo mają jakąś myśl, czy to muzyczną, czy to właśnie... jeśli chodzi o treść, jakąś opowieść, jakąś historię i takich płyt, których chce się słuchać od pierwszego dźwięku do momentu, kiedy po ostatnim nastanie cisza. Tak, patrzę nawet na zestaw utworów, to może być też takie porównanie do płyty winylowej, do strony A, do strony B. To jest tak. Będzie edycja winylowa. Właściwie nawet miałem ją w ręku kilka dni temu już, zanim ten egzemplarz CD trafił do nas.
To też jest trochę w starym stylu, mówię o tym, że tak, wiesz. Ale płyty winylowe są bardzo popularne i wiesz co, muszę ci powiedzieć, że ja też mam kilka winylowych płyt, ale gramofonu jeszcze nie mam. No właśnie, to bardzo częste podobno dzisiaj, ale sam winyl jest fajny. No dobrze, Andrzeju, opowiedz, jak wyglądała ta praca z Anią. To jest tak, że ona podrzucała ci kolejne pomysły, korespondencyjnie, nie wiem, spotykaliście się i ty wtedy gdzieś pod wpływem tej muzyki pisałeś? No właśnie, to może państwa rozczaruje, ale faktycznie za nią nie przesiadywaliśmy wielu ilości godzin, ani nie dyskutowaliśmy bardzo, bardzo mocno. To była po prostu współpraca, no nie korespondencyjna, ale taka twórcza, bardzo cicha, czyli najpierw ja wybrałem albo dostałem do wyboru, albo potem Ania mi dosyłała kolejne kompozycje, a ja sobie później siadałem pod lasem ze szklanką nie do końca wody. Można mówić o tej porze o takich, że nie do końca wody można mówić, twórczych. To możesz powiedzieć, tak. I nosiłem te piosenki w sobie i pisałem je, więc tak naprawdę chciałem, mimo tej współpracy, o której mówiłem, że to jest pewna całość i że tylko wtedy uda się ją uzyskać, kiedy jest od deski do deski napisana przez dwie osoby, to tutaj trzeba jeszcze wymienić jedno bardzo ważne nazwisko. Producent Michał Przytuła, bo też on zapanował nad tą płytą w ten sposób, żeby to była moja płyta, żeby to nie była... Ania ma mocny charakter bardzo i taki charakter, który nie przejawia się jedynie w kompozycjach, ale ona też produkuje swoje płyty, ma taki duży wpływ na ostateczny ogląd nagrań. I producent tu jest bardzo ważną osobą. On zadbał, żeby było nas porówno, żeby to nie była kolejna płyta Ani Dąbrowskiej, zaśpiewana tylko przez Piasecznego. Andrzeju, a nie boisz się takiego w kontekście tego albumu, że ktoś ci powie, Jezu, ten Piaseczny jest tak przewidywalny. To są te jego piosenki, trochę ballad. To może być zaleta też duża. Chociaż oczywiście warto się nad tym zastanawiać. Przypomniała mi się teraz taka sytuacja, kiedy mój przyjaciel powiedział, kiedy Rumer, nie wiem czy znasz taką angielską... Oczywiście, bardzo genialna wokalistka. Wydała ostatnią płytę i on mi natychmiast powiedział, o Jezus, znowu to samo. Mhm. Ale jakie piękne to samo, ja sobie pomyślałem. I moje płyty nie brzmią tak samo, chociaż oczywiście... To fakt. Można by je zdecydowanie włożyć do jednego worka, jeśli państwo nawet wolą, to szuflady. Ale ja taki jestem, ja nie mam potrzeby szokowania. Być może zaskoczę państwa trochę następnym moim pomysłem, chociaż nie wiem, czy to nie za wcześnie o nim mówić, kiedy ledwie pojutrze się ukaże, dopiero on mnie odwie o nas. Ale takie pomysły, które powiedzmy nie wybiegają dalej niż 3 kroki w kierunku jakiegoś zdziwienia, no to są dla mnie do przyjęcia. Inne raczej nie. Ja zawsze byłem melodystą, ja lubię kantylenę, ja lubię lirykę, lubię też tańczyć. I to jest podpowiedź, jeśli chodzi o następną płytę. Ale póki co, no myślę sobie, że nie, że okej, skoro zaczęliśmy tę rozmowę od 25-lecia, to też muszę powiedzieć, że ja mam taką ogromną świadomość tego, że kiedy wyruszam w trasę i spotykam się z moją publicznością na tych koncertach, na które trzeba kupić bilety, więc to jest już stopień wyższy. Wyzwanie. Tak powiem, wyzwanie, tak. To wiesz co, to ja naprawdę mam pełne sale i mało tego, ci ludzie, których obserwuję, bo ja lubię na nich patrzeć, to są dorośli ludzie. To są ludzie, którzy nie potrzebują chyba, żeby ich szokować. I ja troszeczkę to robię, znowu 3 krokami, kiedy wychodzę na koncert i zaczynam go wprawdzie od krótkiej piosenki o miłości, pierwszej piosenki zespołu Mafia, ale potem jest 2:30 mocnego zaskoczenia, bo to jest brzmienie z czasów Mafii i Gabinetów. Mhm. Czyli bardzo mocne brzmienie. Oczywiście ja śpiewam troszkę inaczej, ale widzę czasem na obliczach tych starszych państwa... Że nie po to tu przyszliśmy. Trochę... To ci jest Piaseczny? Tak, trochę nie po to, ale też lubię rozmawiać z tymi ludźmi, więc mówię im, że to jest moja historia. To są moje dni, w których zaczynałem i nie pamiętać ich byłoby
największym przejawem nierozsądku. Mhm. A co dała ci tak z perspektywy czasu ta współpraca z Metropole Orkest i płyta Kalejdoskop? Nawiązuje do ostatniego nagrania na tej płycie, do takiej dość interesującej aranżacji i myślę bardzo takiego optymistycznego finału tej płyty. Prywatnie. Ze snów naiwnych, tak żeby padł tytuł. Ale to, poczekaj, bo pomieszaliśmy dwie rzeczy. Kalejdoskop to było Metropoli. Prywatnie dała mi no takie dobre wspomnienie, dobre doświadczenie muzyczne. No, zawsze, kiedy uprawia się pewien rodzaj rzemiosła, a to jest w moim przypadku absolutnie właśnie w ten sposób, to kiedy może się spotkać z artystami pełną gębą i z ludźmi, którzy to dzieło wykonują jeszcze lepiej, to jest po prostu ogromne przeżycie. Natomiast nawiązując do ostatniej piosenki przy tej płycie, czyli O mnie, o tobie, o nas, a tytuł Ze snów naiwnych, no ja jestem naiwny i wiesz co? Strasznie siebie lubię jako takim właśnie. Ja tak nawiązuję do takich smyków pięknych, które tam są w tej piosence i do takiego finału instrumentalnego. O jest, tak. To też jest, ale widzisz, to też jest pewien rodzaj doświadczenia muzycznego wynikający ze słuchania innych piosenek, innych artystów, innych wykonawców. Kiedyś i przepraszam oczywiście państwa, nie pamiętam tytułu ani wykonawcy, ale usłyszałem taką piosenkę, która miała właśnie dokładnie taką długą bardzo kodę. Pomyślałem sobie, oj, to jest pomysł. Ja w ten sposób chcę skończyć płytę i takie zadanie wybrałem dla Michała Przytuły, producenta. On z niego wywiązał się bardzo dobrze. Mam nadzieję. Państwo ocenią. Tak jest, Andrzej Pieseczny w naszym studiu. Świeża płyta premierowo, przedpremierowo, co ja mówię premierowo w radiowej jedynce. O mnie, o tobie, o nas. Tytuł uniwersalny i tak chciałeś, żeby to chyba brzmiało. Bo trochę mówisz o tych odczuciach, uczuciach, których śpiewasz na tej płycie, że one są takie bliskie właściwie każdemu. Uniwersalny to prawda, ale wynikające absolutnie z mojego życia i z moich doświadczeń, z moich relacji z najbliższymi, z moich szczęść i żalów miejscami. A ponieważ faktycznie, no, niezależnie od tego, jaką społecznie na przykład rolę pełnimy, czy jesteśmy rozpoznawalnym panem z telewizji albo z radia, bo dzisiaj wszystko się kręci, tak? Nas też będzie można później obejrzeć. Tak. Obejrzą państwo na pewno. jedynkapolskieradio.pl.net zareklamujemy, gdzie nas będzie można dobrze obejrzeć. To, no to właśnie, ale niezależnie od tego, jaką tę rolę pełnimy, to uczucia i odczucia związane z emocjami zwykle są w nas takie same, więc jeśli państwo znajdą tam odrobinę siebie, to tym lepiej dla mnie. Jako puentę naszej rozmowy proponuję twój największy skarb. Powiedziałeś, że to taka piaseczna piosenka. Tak, zdecydowanie tak. Powiesz coś więcej? Nie wiem. Nie wiem. Ja mimo tego, że oczywiście spotykamy się i ja opowiadam o tej płycie i próbuję państwa zachęcić do tego, żebyście się do niej zbliżyli, to ja nie jestem bardzo dobry w tym reklamowaniu siebie i w opowiadaniu o muzyce. Myślę sobie, że jeśli ktoś z państwa chce mnie poznać, to niech posłucha właśnie, bo tam jestem otwartą książką. Andrzej Pieseczny. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Tam, gdzie w oku błyszczy łza, tam powróci zawsze śmiech.